Annuncio vobis gaudium magnum Habemus yeah. papam Droga nawrócenia jako wyzwolenie od zła. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 18 sierpnia 1999 roku. Pośród tematów rozważań zaproponowanych w sposób szczególny ludowi Bożemu w tym trzecim roku przygotowania do jubileuszu roku 2000, znajdujemy nawrócenie, w którym zawiera się wyzwolenie od zła. Temat ten. Dotyka głęboko naszego doświadczenia. Całą bowiem historię osobistą i zbiorową w znacznej części wypełnia walka ze złem. Zawarte, Wojcze, nasz wezwanie, ale nas zbaw ode złego albo od zła, zamyka naszą modlitwę o to, byśmy się oddalili od grzechu i byli wolni od jakichkolwiek powiązań ze złem. Przypomina nam ona o codziennej walce. A zwłaszcza o sekrecie pozwalającym odnieść w niej zwycięstwo, jest nim Boża moc, która objawiła się i została nam ofiarowana w Jezusie. Moralne zło powoduje cierpienie, które zwłaszcza w Starym Testamencie ukazane jest jako kara za postępowanie sprzeczne z prawem Bożym. Z drugiej strony, Pismo Święte podkreśla, że po popełnieniu grzechu możemy błagać Boga o miłosierdzie to znaczy o przebaczenie winy i darowanie spowodowanej przez nią kary. Szczery powrót do Boga i wyzwolenie od zła to dwa aspekty tej samej drogi. Jeremiasz na przykład nawołuje lud: Powróćcie, zbuntowani synowie uleczę wasze odstępstwa. Księga lamentacji przedstawia drogę powrotu do Pana. Oraz doświadczenie Jego miłosierdzia: Nie wyczerpała się litość Pana, miłość nie zgasła, odnawia się ona co rano, ogromna Twa wierność. Całe dzieje Izraela można odczytać w świetle dialektyki grzech, kara, skrucha, miłosierdzie. Takie jest zasadnicze przesłanie tradycji deuteronomicznej. Historyczny upadek królestwa oraz Jerozolimy, interpretowany jest jako kara Boża za niewierność przymierzu. Lamentowi, który zanosi do Boga człowiek udręczony cierpieniem, towarzyszy w Biblii uznanie popełnionego grzechu oraz ufność, że zostanie od niego uwolniony. Wyznanie winy jest jednym z elementów, w których wyraża się ta ufność. Można tu wspomnieć niektóre psalmy wyznające z całą mocą winę i ból z powodu grzechu. Przyznanie się do winy, sugestywnie opisane w psalmie 51, jest nieodzowne, aby rozpocząć nowe życie. Wyznanie własnego grzechu uwypukla Bożą Sprawiedliwość. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. W psalmach nieustannie powtarza się prośba o pomoc oraz motyw ufnego oczekiwania na wyzwolenie Izraela. Psalm 88. 130. Sam Jezus modlił się na krzyżu słowami Psalmu 22, by uprosić pełną miłości interwencję Ojca w ostatniej godzinie. Te słowa Jezusa do Ojca wyrażają oczekiwanie na wyzwolenie od zła, które zgodnie z tradycją biblijną dokonuje się dzięki osobie przejmującej cierpienie w przekonaniu o jego wartości przebłagalnej. Tak było w przypadku tajemniczej postaci sługi pańskiego u Izajasza. Tę samą funkcję przejmują również inne postaci: takie jak prorok zadośćczyniący nieprawościom Izraela. Jak ten, którego przebili, jak męczennicy zgadzający się na cierpienie jako pokutę za grzechy swojego ludu. Jezus zawiera w sobie wszystkie te postaci i nadaje im nowy sens. Jedynie w nim i przez niego uświadamiamy sobie zło i prosimy ojca, by nas od niego uwolnił. W modlitwie Ojcze Nasz zawarte jest wyraźne odniesienie do zła. Pojęcie Poneros, które ma formę przymiotnikową, może tutaj oznaczać personifikację zła. Spowodowane jest ono w świecie przez tę istotę duchową, nazywaną w objawieniu biblijnym diabłem lub szatanem, która w sposób świadomy sprzeciwiła się Bogu. Złość ludzka powstała za sprawą szatana albo wywołana pod jego wpływem. Również w naszych czasach posiada atrakcyjną formę. Zwodzącą umysły i serca, oraz prowadząc do zatracenia poczucia zła i grzechu. Jest to owa tajemnica nieprawości, o której mówi święty Paweł. Z pewnością związana jest ona z wolnością człowieka, ale pod warstwą ludzką grzechu działają czynniki, które stawiają go poza człowiekiem, na pograniczu, tam, gdzie ludzka świadomość, wola i wrażliwość. Stykają się z siłami ciemności, które według świętego Pawła działają w świecie i niemal go opanowują. Niestety istoty ludzkie mogą stać się protagonistami zła to znaczy plemieniem przewrotnym i wiarołomnym. Wierzymy, że Jezus zwyciężył ostatecznie szatana i uwolnił nas od strachu przed nim. Podobnie jak Piotr w mowie do Korneliusza. Kościół ukazuje każdemu pokoleniu wyzwalający obraz Jezusa z Nazaretu, który, dlatego że Bóg był z nim, przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. W Jezusie zło doznało porażki, jednakże jego zwycięstwo powinno być przyjęte w sposób wolny przez każdego z nas, dopóki zło nie zostanie całkowicie wyeliminowane. Walka ze złem. Wymaga więc zaangażowania i nieustannej czujności. Ostateczne wyzwolenie możemy dostrzec jedynie w perspektywie eschatologicznej. Ponad naszymi trudami, a także upadkami, rozbrzmiewają pocieszające słowa Chrystusa: Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.